Szczurbilowy TV. Jesteśmy z panem Radkiem Pyflem, Centrum Studiów Polska Azja. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Szczura Biurowego i całą społeczność blogerów Salonu 24. Dzień dobry. Wie pan, po co się spotkaliśmy? Tak, no wielką furorę zrobił klip ambasadora chomińskiego Gangnam Style, brawurowo wykonany w ambasadzie RP w Pekinie. I to była ambasada? Tak, to była ambasada, znaczy to tak, no to były pomieszczenia ambasady. Tam jest ambasada w tle i tańczący pracownicy. Więc klip, który zrobił no, wielką furorę w polskim internecie. Na razie nie zrobił furory w chińskim internecie, więc jakby może cała sprawa, troszeczkę jakby cała para idzie w gwizdek, bo sprawy tak naprawdę nie ma. No to jest dyskusja czy debata w polskim gronie. Część osób uważa, że to może całe szczęście, że ten klip nie stał się hitem w chińskim internecie. Część osób pewnie się z tego będzie cieszyć. Myślę, że pan się będzie cieszyć, że to nie jest hit w chińskim internecie, bo pan miał krytyczny stosunek do tego, to wiem. Ja się, że się tak wyrażę, wkurzyłem. Widząc ten klip, napisałem dosyć jego ostry tekst. Potem postanowiłem drążyć trochę głębiej i zastanawiałem się nad tym, jak przez elity chińskie odebrany jest polski ambasador podrygujący na ekranie w rytm koreańskiego hitu. No właśnie, znaczy tutaj rzeczywiście są różne argumenty za tym klipem w tej polskiej wewnętrznej debacie i jeżeli trzeba odpowiedzieć sobie na pierwsze pytanie takie, kto był targetem, czy kto był celem tego klipu. Jeśli celem tego klipu był chiński konsument, chiński lemming, bo takich wiele też jest w Chinach, chińska klasa średnia, no to chiński lemming odbiera tak samo jak polski, tak? Że to jest cool, że to jest fajne, że jest po prostu człowiek, który ma dystans do siebie. Luz, że to jest wszystko fajnie zrobione i tak też moi chińscy znajomi oceniają ten klip, bo ich zapytałem, przysłałem im ten klip i oni w zasadzie piszą dokładnie to samo, co teraz pisze polska blogosfera, czy jak to zostało odebrane w Polsce przez polską klasę średnią. Tak? Natomiast jeżeli mówimy o elitach chińskich, no to tutaj rzeczywiście Chiny są krajem jednak zmieniającym się i coraz bardziej upodobniającym się do Zachodu. Był taki klip ambasady amerykańskiej też przed świętami. Tak? Ambasador tam co prawda wystąpił tylko na początku i na końcu. No ale elity chińskie są dużo bardziej takie konserwatywne niż te elity zachodnie. Jest azjatyckie utrzymanie twarzy, te rzeczy? Tak, no raczej władze nie przystoją takie rzeczy. Jest pewien majestat, władza ma pewne obowiązki, ona cieszy się tradycyjnym szacunkiem. I w Stanach oczywiście Obama nawet no może zatańczyć Gangnam Style, nie wiem, może Obama też niedługo zatańczy. No ale w Chinach jednak pierwszy sekretarz nie zatańczy. Chyba jeszcze przez najbliższe 10 lat chyba nie zatańczy, chociaż Wen Jiabao, na przykład schodzący już premier Chin, był takim, który starał się nawiązać kontakt ze społeczeństwem, z ludźmi, być blisko ludzi, no ale to jest jednak dystans dużo większy i tego się też oczekuje od polityków, od partnerów po drugiej stronie, więc w tym sensie myślę, że jeżeli ten teledysk miałby być adresowany do elit chińskich, no to jakby został przestrzelony trochę, w tym sensie, że dla mas oczywiście tak, bo one się tym ucieszą, ale elity chińskie no, na pewno nie będą tym zachwycone. Czyli ambasador Rzeczypospolitej wchodzi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pekinie, tamtejszego, stara się coś załatwić i jak jest odbierane przez tych ludzi, którzy tam są w tym urzędzie? No, na pewno jako taka ciekawostka pewnego rodzaju, gdyby ten film rzeczywiście stał się taki mega popularny w Chinach, jak stał się w Polsce, tak? Ale chyba kto ma wiedzieć w Chinach, to wie, co się wydarzyło. No tak, no, znaczy trzeba pamiętać o tym, że pewne rzeczy uchodzą, jeżeli kraj jest po prostu mocny, tak? Jeżeli Amerykanie zrobiliby coś takiego, no to myślę, że i tak Chińczycy po prostu potrafią policzyć, tak? Zobaczyć, jaki kraj ma potencjał, jakie stoją za nim dokonania, osiągnięcia i jakby żaden klip tego też nie jest w stanie zmienić tak do końca w ich ocenie, bo to jest chłodna, zimna kalkulacja. No ja wiem, no na pewno będzie to odebrane jako pewnego rodzaju ciekawostka, tak? A to już trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę jest to pytanie do chińskich przywódców, oni mało mówią, z reguły mało mówią, więc nie wiem, czy na ten temat chcieliby się wypowiedzieć. No ale ja wiem, no nie sądzę, żeby to były tak entuzjastyczne oceny, jak oceny polskich, no, polskich blogerów, czy oceny w Polsce. A co Polska ma do załatwienia z Chinami?
No, przede wszystkim Polska została wybrana na strategicznego partnera Chin w regionie jako najważniejszy kraj. Stworzono nawet specjalną platformę współpracy. Jest ogłoszony specjalny program 12 kroków Wenjiabao. W kwietniu tego roku odbył się szczyt z udziałem wszystkich premierów krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którego Polska była gospodarzem. Polska wygrała tą rywalizację z Węgrami. To jest skądinąd kraj, który pewnie blogerom i społeczności Salonu 24 jest bardzo bliski i została przez Chiny właśnie wytypowana na partnera w Europie Środkowo-Wschodniej. Węgry bardzo chciały być takim krajem. Orban miał taką jasną wizję i teraz zupełnie nie wiadomo, dlaczego Polska, która o to jakoś specjalnie nie zabiegała, wręcz w ostatnich 20 latach prowadziła taką politykę nieprzyjazną czy nieprzychylną Chinom, została wybrana taki najważniejszy kraj. I tam są konkretne, jak to w przypadku Chin, biznesy do zrobienia. Wśród tych 12 kroków Wenjiabao jest postulat dwukrotnego zwiększenia współpracy wymiany handlowej z krajami regionu. Jest 10 miliardów dolarów przeznaczone na rozwój współpracy naukowej, technologicznej i kulturalnej. No, szkoda, że tak rzadko się o tym w Polsce mówi, bo to jest bardzo kontrowersyjne też posunięcie. Pamiętajmy o tym, że do tego regionu nie zostały zaproszone ani Niemcy, ani Unia Europejska, ani Rosja. Wręcz przeciwnie, niektóre kraje, które wchodzą w skład tych 16 krajów, nie są krajami Unii Europejskiej, więc to jest bardzo ambitny, śmiały, taki odważny projekt. Czy on się uda, to zobaczymy. Od tego zależy jakby dynamika czy rozwój sytuacji w Chinach. No ja żałuję tylko tyle, że nikt w Polsce o tym za bardzo nie mówi, a jednak Chiny są drugim krajem świata, drugą gospodarką świata i mają tą moc tworzenia być może nowej architektury, więc szkoda, że dużo mówimy o Gangnam Style, o właśnie tego typu tańcach, a mało mówimy o tej takiej naprawdę prawdziwej geopolityce. To może w ramach właśnie tego wspierania tego pan ambasador miał coś do zrobienia i tam może ci ludzie, którzy tam występują na tym klipie są jakimiś przedstawicielami jakiegoś biznesu chińskiego, który coś tam ma pomóc w tym projekcie? No właśnie, to jest dobre pytanie. Tam było kilka zarzutów takich co do tego klipu. To co prawda się jakoś nie przebiło do głównych mediów, ale tam tych dwóch dżentelmenów, którzy tańczą, jest właścicielami firm takich komercyjnych, więc tutaj był zarzut ze strony jakby kultowej blogerki też BXY, która pisała o tym, że w zasadzie jest to reklama działalności tych dwóch firm, czy też za bardzo nie wspomina o tym, że jeszcze jest dwóch innych bohaterów tego teledysku, tam tańczący jako pierwszy i jako trzeci, zdaje się. Jeden z nich jest prezesem takiego High Society w Pekinie, tam są te podpisy po chińsku, które nazywa się... Pan czyta po chińsku, tak? Tak. I tam jest Be My Guest, to jest nazwa tego producenta, bo zostało zrobione za pieniądze tego producenta prawdopodobnie. Be My Guest jest producentem tego filmu. I Be My Guest to jest stowarzyszenie High Society, które skupia bogatych ludzi w Pekinie, którzy tam grają w golfa, spotykają się na cygaro, whisky i tak dalej. I Be My Guest jest producentem tego filmu i tam najbardziej ta kontrowersyjna scena to jest ten, zarzucają blogerzy czy w wielu komentarzach, że ambasador w pewnym momencie pisze Be My Guest, czyli nazwę tego producenta tego filmu. I tutaj są kontrowersje co do tego. No zobaczymy. Co to są za firmy? Jakiej branży? Co oni robią? Znaczy, jeżeli jest to high society pekińskie, tak, które gra w golfa i tam spotyka się od czasu do czasu, to być może też dobrze zyskać przychylność takich ludzi, może przyjadą i zainwestują, może w Polsce kupią jakieś pole golfowe, nie wiadomo. Promocja Polski, tak? No nie wiadomo, czy to myślę, że trudno mi na ten temat powiedzieć. Naprawdę przyznam się, że nie wiem. Nie wiem i też za bardzo nie chcę się wypowiadać, po prostu moja wiedza jest na ten temat ograniczona. Trzeba się zapytać tak naprawdę ambasadora Chomickiego, myślę, jeżeli będzie chciał na ten temat się wypowiadać. A proszę powiedzieć, jak Chińczycy traktują godło, na przykład flagę państwową? No z wielkim szacunkiem czy z wielką estymą, tam jest taki specjalny program edukacyjny, zbiórki w szkołach w ogóle zaczynają się od odśpiewania hymnu chińskiego. Ja kiedyś mieszkałem w Chinach przy chińskim przedszkolu, więc codziennie o 7 rano i tak musiałem wstać, bo słyszałem codziennie chiński hymn. Czerwony sztandar, który tam, to jest chińska chyba flaga, jeżeli dobrze pamiętam, bo to jest chińska szkoła, a w chińskiej szkole musi być chińska flaga. I tutaj nawet są zarzuty tego rodzaju, że mało jest tej promocji polskiej tak naprawdę na tym filmie, że tam jest fortepian Kalisja, że są jakieś stroje ludowe, jest budynek ambasady, ale też nikt nie wie, że to jest budynek ambasady. Tak naprawdę kto tam nie był. Myślę, że Chińczycy też tego nie wiedzą. W związku z tym zarzuty są właśnie takie, że to nie jest promocja Polski, bo mało tej Polski tak naprawdę w tym klipie jest.
No dobra, to jeżeli to jest taka sytuacja, że mamy do zrobienia duży interes jako Polska z Chinami, mamy ambasadora, który się zachowuje w ten sposób, że jakby powiedzieć, może być niepoważnie traktowany przez czynniki oficjalne chińskie, to o co tutaj chodzi w tym wszystkim w ogóle? Dlaczego to się w ogóle wydarzyło? Rozczaruję pana i wszystkich naszych widzów, ale sam do końca tego nie wiem. Myślę, że ci, co mają wiedzieć, pewnie wiedzą. Nie wiem, czy chcieliby powiedzieć. I tutaj myślę, że dwie rzeczy. Znaczy, może niech pan zaprosi ministra Sikorskiego. Bardzo lubi internet. Taka też jest wizja, myślę, w MSZ-cie, żeby iść tą dyplomacją bardziej masową. Sam minister Sikorski... Dyplomacja publiczna to się tak nazywa, zdaje się. Tak, tak. Sam minister Sikorski używa Twittera. Ja myślę, że mógłby odpowiedzieć na wiele pytań, a takim pytaniem też jest to, no, co będzie dalej z tym strategicznym partnerstwem z Chinami, podpisane już w zeszłym roku przez prezydenta Komorowskiego. Tutaj są pewne niuanse, to też wiele osób zwraca uwagę, ale prezydent Komorowski jest za rozwojem takich współpracy z krajami schodzącymi, typu Indie, Brazylia, Chiny. No, minister Sikorski jest bardziej takim politykiem skupionym na rozwoju współpracy z Unią Europejską, z Zachodem, z Niemcami, co powiedział, zadeklarował jasno w czasie tak zwanej mowy berlińskiej. Więc mam takie wrażenie, że niespecjalnie jakby MSZ się tym interesuje, ale to jest na tyle, na ile ja to obserwuję. Tak? Może być druga interpretacja tego wydarzenia. Znaczy, minister Chomicki nie ma nic do roboty i w ten sposób umila sobie czas. No nie wiem, natomiast no, mogę powiedzieć, że niezależnie od tego, to Chiny mają pewien plan. No, pamiętajmy o tym, że to druga gospodarka świata, kraj 40 razy większy od Polski i one mają pewien plan na temat Europy, w stosunku do Europy Środkowo-Wschodniej, w którym Polska odgrywa bardzo istotną rolę i być może nawet my sami nie wiemy jaką i z jakich to jest powodów. Możemy się tylko domyślać i spekulować, to byłoby bardzo ciekawe, ale nie wiem, czy nasi widzowie by to wytrzymali, bo wtedy ten komentarz by trwał bardzo długo. I myślę, że Chiny nie będą zwracać na to uwagi w żaden sposób, tylko realizują swój własny plan. Będą zwracać uwagi na polskie wysiłki, tak? Tak, to widzę od jakiegoś czasu, że Chiny mają swoją politykę, swoją wizję Europy Środkowo-Wschodniej. Niespecjalnie to się spotkało z entuzjazmem elit politycznych tutaj w kraju, elit medialnych, o tym się w ogóle nie mówi, nie dyskutuje, a Chiny robią swoje. I myślę, że z jakichś powodów wybrały Polskę i będą dalej ten swój program realizować. Otworzyły już dwa banki tutaj, Bank of China i Bank Przemysłowo-Handlowy. Jest wiele innych projektów. Chiny działają długofalowo, pamiętajmy o tym, że nie jest to kraj demokratyczny, w których politycy zależą od sondaży, od sondażu do sondażu, tylko planują na dziesięciolecie. I w tym dziesięcioleciu no to stwierdzili, że będą wchodzić do Polski w jakiś tam sposób. A to wszystko obejrzymy w następnych 10 latach. To jakby pan wyobraził sobie Polskę, stosunki polsko-chińskie za te 10 lat, co będzie? No na razie Polska jakoś specjalnie o to nie zabiega, tak przynajmniej mi się wydaje, w związku z tym jak myślę, że ten klip, chociaż jest fajny i tam cieszy się, stał się hitem internetu i tak dalej, to nie będzie miał chyba jakiegoś znaczenia na rozwój tych stosunków, pewnie szybko o nim zapomnimy. No a co będzie dalej, to myślę, że zależy od dynamiki sytuacji w Chinach. Jeżeli Chiny przez najbliższe 10 lat zmienią się tak jak przez ostatnie 10 lat, no to ich obecność będzie tutaj bardzo, bardzo widoczna w regionie. Pamiętajmy też, że to jest młode mocarstwo, ale już jest obecne na wszystkich kontynentach. W Afryce, w Ameryce Łacińskiej Chiny zmieniają świat i szybko się o tym przekonamy w Polsce. Co będzie? Trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że coraz więcej inwestycji chińskich w Polsce i coraz większa świadomość tego, że Chiny są no, poważnym graczem na arenie międzynarodowej, ze wszystkimi tego implikacjami również w Polsce i również dla życia przeciętnego Kowalskiego. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w nowym 2013 roku, a wybiegając już bardziej chińsko, to w całej dekadzie najlepiej. Dziękuję. Szczurbyrowie TV, byliśmy z panem Radkiem Pyflem.